więc oficjalnie zaczynam remont mojego pokoju. Zaraz go wam pokażę. Aktualnie jest trochę za bardzo różowy i totalnie nieprzemyślany. Od wejścia od razu można zobaczyć łóżko, które stoi na środku totalnie, i szafka, która jest mega bałaganem. Przeciwko łóżka stoją dwie komody, w których trzymam bieliznę i takie rzeczy, które nie wiem gdzie włożyć. Nie ma tutaj za dużo mebli, bo nie mam takiej potrzeby. Hej. Mam tutaj moją garderobę, która jest totalnym bałaganem. Jakby próbowałam ułożyć ubrania kolorystycznie, ale nie za bardzo mi to wyszło. Muszę to posprzątać i ogarnąć. Pewnie też jesteście ciekawi, gdzie mam biurko, bo przecież chodzę do liceum, muszę gdzieś odrabiać lekcje. Się składa, że jestem w posiadaniu dwóch pokoi. Już wam pokazuję, gdzie jest mój drugi pokój. Z korytarzem z jednego do drugiego tutaj mam biurko, tutaj mam kanapę i to jest w sumie taki pokój, w którym spędzam głównie czas. Ładnie totalny bałagan, szczególnie tutaj. Wyprowadzam się z tego pokoju na stałe, nie będę już tutaj w ogóle funkcjonować, dlatego że nie są mi potrzebne dwa pokoje, to zdecydowanie za dużo miejsca. Do tego pokoju w nowym roku szkolnym wprowadzi się moja host siostra. Przyjeżdża do nas do domu dziewczynka z Chile i będzie u nas mieszkać rok. No z powodu koronawirusa nie wiadomo jak to dokładnie będzie i czy w ogóle przyleci we wrześniu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Tutaj będzie miała swój pokój, łóżko, szafę, wszystko wstawimy i będę miała siostrę. I za tymi drzwiami jest moja łazienka, ale wam jej nie pokażę, bo tam jest naprawdę już syf. Teraz zabieram się do wynoszenia wszystkiego, to chyba mi trochę zajmie. Połowa już za mną. Wyniesione, jest tu szczerze więcej miejsca niż myślałam. W sumie czeka reszta pokoju. Już wszystko wyniesione z pokoju, teraz tylko obklejanie, będzie tego bardzo dużo. Jest już następny dzień i zrobiłam niemałe postępy. Zaszpachlowałam wszystkie dziury, było ich nawet sporo. Teraz zajmuję się elektryką, tutaj przeprowadzam przewód. Teraz będę malować tę ścianę na biało, bo to jest bardzo mocny kolor, a ja wybrałam do pokoju bardzo jasny. Dobra, mały update po dwóch dniach. Sufit pomalowany na dwa razy i skończyłam elektrykę i zaczynam obklejać ściany i wreszcie je maluję. Na ściany wybrałam taki kolor, to jest bardzo, bardzo jasny beżowy. Nawet bym powiedziała, że chciałam jeszcze jaśniejszy, no ale zobaczymy jak będzie wyglądał na ścianie. Pierwsza warstwa już pomalowana. Wygląda naprawdę fajnie. Myślałam, że naprawdę gorzej będzie ta farba kryć, a jest super. Tam jeszcze nie pomalowane. I tak się prezentuje pierwsza warstwa. Po wyschnięciu wygląda to tak. Jest fajnie. I teraz zaczynam drugą warstwę. Teraz do Castoramy po gniazdka. Wybrałam takie zwykłe, proste, konkretnie te, no bo nic więcej do szczęścia mi nie potrzeba. Szybko dokupuję farbę, bo się skończyła. A więc malowanie skończone. Trochę mi to zajęło, ale się opłacało. Wreszcie pozbyłam się tego różu na, myślę, długi czas. Tak wyglądają ściany, są w troszeczkę dosłownie innym kolorze, tak tego tutaj nie widać, ale to jest bardzo zbliżony kolor. Wszystko jest pomalowane, w garderobie też. I teraz zrywamy taśmy
i folię. Zdjęłam już taśmy i wygląda naprawdę bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Teraz jeszcze tylko wykładzina i ją trzeba uprać, bo ona jest, jak widzicie, bardzo brudna. Naprawdę jest fuj, fuj i fuj. Więc mam taki odkurzacz, który nie wiem, może nie jest najlepszy, no ale zobaczymy, upiorę go i zobaczymy, jak będzie się prezentowała wykładzina. Będę to robić zapewne w nocy też, więc nie pokażę Wam tego. Pokażę Wam jutro rano efekt tego prania i może jeszcze raz upiorę to czymś innym, zobaczymy. A więc tak się prezentuje wykładzina. Jest już zdecydowanie czystsza, ale i tak jest brudna, co widać. Ale niestety nie mam teraz dobrego odkurzacza, będę miała dopiero za parę dni. Więc dopiero za parę dni, jak już meble będą stałe, umyję ją jeszcze raz. No bo teraz nie mogę czekać, bo dosłownie za 3 dni zaczyna się rok szkolny i nie mam czasu, muszę teraz poukładać meble. A teraz zaczynam przykręcać gniazdka i bierzemy się do roboty. Na razie zostawiam je te, co miałam stare, dlatego że nie mam funduszy, żeby sobie kupić nowe, ale niedługo i takie zmienię. Chcę zrobić po prostu samą taką platformę bez tyłu, znaczy bez tyłu ani przodu, nie wiem jak to się nazywa. No, więc na razie zostaje to, a w przyszłości do zmiany. Mam właśnie z tatą do IKEA i rozglądamy się za jakimiś dodatkami. Takie, blaty są osobno, takie, nogi zapewne też białe, tylko bez tych szuflad będą po tej stronie też nogi. Kupiłam jakieś 2 miesiące temu i czeka tylko na złożenie. Taką lampę wiszącą do mojego pokoju. Też 3 takie pojemniki, bo mam już taką szafkę, ale nie mam tych pojemników. Też czy brać takie kosze, bo ślicznie wyglądają, ale nie wiem, czy będą się sprawdzać. Biorę też takie lustro, hej. Kosztuje 100, więc nie najgorzej. No, i tak też spoko wygląda, więc chyba go biorę. Teraz zabieram się do skręcania biurka. I jest już biurko, chyba ono najbardziej mi się podoba z wszystkich rzeczy z pokoju. A i są już 2 moje komody stare. I teraz idę po resztę mebli. Złożyłam też taką malutką szafeczkę i wreszcie moja toaletka. W sumie dzięki niej mam całe social media tak dobrze prosperujące i no, od niej wszystko się zaczęło. Większość pewnie z Was kojarzy ją z TikToka. No, a o, ja już ją robiłam z dobre 5 miesięcy temu i wreszcie mam miejsce, gdzie stanąć. Tutaj jeszcze dokupiłam lustro i będzie pięknie. Więc tak. Skręciłam też już takie krzesło, jest naprawdę piękne, jest w cudnym kolorze i tutaj bardzo mi się podoba, komponuje się, bardzo mi się podoba. I jeszcze ten stoliczek, on jest też w bardzo podobnym kolorze, na pewno nie będzie stał tutaj. Tutaj będzie mała szafka nocna, ale jeszcze nie wiem jaka. A ten stolik prawdopodobnie stanie tutaj, żeby mieć pod ręką. I z mebli to chyba na dzisiaj tyle. Dzisiaj wszystko jeszcze umyję. I resztą zajmę się jutro. Trzeba powiesić zegar, jakieś dodatki, też garderobą się zająć. Nie wiem, czy z tego zrobić oddzielny film. Ale na dzisiaj to tyle. Do jutra. Okay. Przy montażu okazało się, że mam naprawdę dużo materiału, więc to jest na tyle w tym filmiku. Resztę mojego pokoju zobaczycie w następnym filmiku, który zapewne widzicie zaraz po tym. No. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest w ogóle mój pierwszy filmik na YouTubie, więc bardzo się denerwowałam, jak go nagrywałam. No i tyle. Miłego dnia!